Domastolis.pl, jesteśmy z Pawłem Hajduczkiem. Witamy po latach. Dzień dobry, witam serdecznie. Co nas tutaj sprowadza? No bo tak szczerze, próbowałem znaleźć jakąś analogię między... oczywiście w Polonii grałeś 2 sezony, nawet się europejskie puchary udało zahaczyć, ale Łomży tutaj tak szczerze nie kojarzę. Byłem przyjazdem, obserwuję tutaj zawodników, prowadzę swoją agencję menedżerską, także przyjechałem też poobserwować zawodników, no i miło przyjechać też synowi, pokazać gdzie się grało, także bardzo przyjemnie, naprawdę. I nawet pokazać trenera, u którego się grało. Tak, i jeszcze właśnie mówiłem też synowi, że byłem na meczu w Legionowi, Tarachulski był trenerem, teraz na Polonii, trener Chrobak trenerem, także naprawdę przyjemnie i miło wspominać takie rzeczy. Jak wspominasz na ten czas, wtedy też Krzysiek Chrobak budował zespół tak na prędce, byliście mieszanką chłopaków, którzy praktycznie się nie znali. Atmosfera w tamtym zespole? Znaczy powiem tak, były w ciężkich chwilach, przyszliśmy do klubu wszyscy i byliśmy chyba na przedostatnim albo ostatnim nawet miejscu. Atmosferą właśnie zbudowaliśmy i wynik i dobrą drużynę, co później owocowało następne gry w europejskich pucharach. Byłeś defensywnym pomocnikiem, przynajmniej tutaj w Polonii grałeś jako defensywny pomocnik, później się przesunęli troszeczkę do tyłu. Tych naszych defensywnych pomocników, jak byś ocenił? Praktycznie wszystkich dzisiaj mogłeś obserwować. Tak. Na pewno była bardzo dobra grupa zawodników. Mamy dalej kontakty z zawodnikami, z Igorem Głaszewskim, z Darkiem Dźwigałą, z Antkiem Łukasiewiczem, także naprawdę były bardzo dobre chwile w mojej karierze, gdzie też mi dało dużo jakby energii do dalszej pracy, tak? No to zapytam jeszcze raz, o tych, którzy teraz biegali, tych polonijnych defensywnych pomocników, jak ocenisz ich? Znaczy powiem, może troszkę słabiej wypadli, ale naprawdę jest u chłopaków potencjał. Wiem, że trener Chrobak pracuje bardzo, bardzo ciężko i wynik dobry, także trzeba się cieszyć. Tak, przygotowując się w trakcie tej drugiej połowy do tej naszej rozmowy, przeczytałem z piłki nożnej: młody, zdolny, defensywny pomocnik grający w OSR, a jak to jest z młodym, zdolnym menadżerem w tej chwili? Na razie to jeszcze budujemy tam i relacje z klubami, i z zawodnikami, także nie jest łatwo, konkurencja na rynku jest bardzo duża, ale staramy się robić, pomagać zawodnikom przede wszystkim i wybierać tych najlepszych zawodników. Kogo masz w swojej stajni, tutaj takiego bardziej znanego tutaj naszym kibicom w trzeciej lidze? Takich w Jagiellonii Białystok jest Mile Sawkowicz, teraz taki większy transfer. Wprowadzałem Hofbauera, Guillerme do Termaliki, później do Jagiellonii, Artema Putivceva, także jest Hofbauera Dominika, jest parę zawodników. Nie wiem, to już konkretne nazwiska. I mogli wczoraj sprawić niespodziankę dosyć dużą. Tak. Szkoda, bo Jagiellonia mogła naprawdę wygrać. Taka piłka jest. Nie zatrzymujemy, pewnie już małżonka czeka. Dziękujemy ślicznie i mam nadzieję, że magia konwiktorskiej dalej jest taka jak przed laty, i że tutaj też im synowi się podobało. Tak, dziękuję również. Naprawdę miło wspominać i bardzo, bardzo fajnie przyjeżdżać do miejsc, w których się zaczynało, tak jakby większą piłkę, i naprawdę super. Dziękuję ślicznie za wywiad. Dzięki.